Witamy na trzecim charytatywnym balu Fundacji Kontawę, na którym patronat honorowy objął burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej i pan Krzysztof Kaczmarski. Witamy patrona honorowego bardzo serdecznie. A panu ministrowi gratulujemy wygranych wyborów. W imieniu własnym oraz prezesa Fundacji Kontawę, księdza doktora habilitowanego Roberta Biela, jest nam niezmiernie miło powitać Państwa w ten niecodzienny, piękny wieczór. Prosimy o wystąpienie prezesa Fundacji Kontawę, księdza doktora habilitowanego Roberta Biela. Ja mam niezmierny zaszczyt Państwa przywitać na tym naszym trzecim balu. W szczególny sposób chciałbym przywitać tych z Państwa, którzy są już po raz trzeci i po raz pierwszy. To dla nas szczególne wyróżnienie, szczególnie ci, którzy przychodzą po raz trzeci, a jest to niemała grupa. Chciałbym też przywitać naszych dzisiejszych zacnych, przezacnych gości, których później będziemy tutaj jeszcze chcieli uhonorować, pana kapitana i pana Mieczysława. Serdecznie witamy i cieszymy się, że panowie nas zaszczycili swoją obecnością. Proszę Państwa, to, że Państwo tutaj jesteście, że odpowiedzieliście na nasze zaproszenie, to jest dla nas na pewno zaszczyt, ale poza tym też jest to potwierdzenie tego, że te nasze starania Fundacji mają sens, że jest akceptacja dla naszej działalności, że ta działalność spotyka się z Państwa życzliwością. Nie jest to rzecz oczywista, że ludzie w dzisiejszym świecie, kiedy jesteśmy tak bardzo zabiegani, nie jest to rzeczą oczywistą, że zauważa się tych, którzy potrzebują pomocy i że zauważa się tych, którzy pomagają. To, że Państwo jesteście z nami dzisiaj i przez te dwa lata, to jest dowód na to, że Państwo macie otwarte oczy i serca właśnie na naszą działalność, że jest ta akceptacja dla naszej działalności. Ja już wspomniałem, że nie jest to oczywiste. Dzisiaj są tacy ludzie, którzy mają pewną wadę wzroku. Bywa tak, że często nie widzą tego, że ktoś potrzebuje pomocy, że ktoś pomaga, a może nawet nie chcą widzieć. Warto w tym kontekście zaprosić do nas kogoś, myślę, że znanego wszystkim, mianowicie małego księcia. Tenże mały książę zwykł tak mawiać, że to, co najpiękniejsze, to, co najważniejsze, można zobaczyć tylko sercem. Serce to coś, co chcemy dawać. Fundacja Cordare chce dawać serce, dlatego pozwoliłem sobie przytoczyć tę wypowiedź, to zdanie z małego księcia, że serce można widzieć to, co najważniejsze i tylko sercem, bo te najważniejsze rzeczy pozostają dla oczu zazwyczaj niewidoczne. My staramy się zauważyć czy spojrzeć sercem na wiele spraw tutaj w naszym regionie, chociażby na młodych ludzi, którzy mają niewątpliwie swoje talenty, mają wiele możliwości czy wiele potrzeb, natomiast nie zawsze mogą się rozwijać tak, jak chcą. Dlatego pochylamy się właśnie nad tymi młodymi ludźmi. I ta optyka serca, o której zwykł mawiać mały książę, czyli to widzenie sercem, dodaje nam odwagi do tego, żeby w ziarnie dostrzec dojrzałe pola zbóż. Żeby w małym ziarnie potrafić dostrzec dojrzałe pola zbóż. I to jest takie nasze pragnienie, żeby w tych młodych ludziach dostrzegać właśnie takie już dojrzałe pola zbóż. Ci młodzi ludzie mają potencjał i my cieszymy się, że z Państwa pomocą możemy się zdobyć na taką optykę serca, na taką dalekowzroczność serca. Tutaj mamy wśród nas specjalistów od okularów, optyków, dlatego ja muszę uważać, co mówię, ale ta optyka serca to jest coś bardzo ważnego, czego nam często w życiu brakuje.
My staramy się w duchu tej optyki serca pomagać studentom, staramy się też popatrzeć troszkę dalej. Za te 2 lata naszej działalności udało się nam przyznać ponad 50 stypendiów dla stolnej młodzieży, dla różnych instytucji i ta nasza pomoc, ta dalekowzroczność serca sięga rzeczywiście daleko, bo w ubiegłym roku przyznaliśmy stypendium dla domu dziecka w Palestynie, w tym roku wspieramy dom dziecka na Syberii. Także to jest teraz tej optyki serca i cieszę się, że Państwo nam na tej drodze towarzyszycie, że pomagacie nam również tę naszą optykę serca jakoś urzeczywistniać i sprawiacie Państwo, że rzeczywiście w ziarnie możemy dostrzegać dojrzałe pola zbóż. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, tak jak powiedział ksiądz prezes, za nami 2 lata działalności Fundacji Cordare. Cordare – dawać serce. Te łacińskie słowa połączone w jedno doskonale odzwierciedlają istotę Fundacji, której ideą jest pomoc uzdolnionej młodzieży i wsparcie instytucji beneficjentów, które podejmują trudną służbę na rzecz potrzebujących. Wiele cennych inicjatyw i dokonań za nami. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z dokonaniami Fundacji imienia. Fundacja Cordare po raz kolejny przyznała stypendia dla szkolnej młodzieży 3 września w zabytkowych wnętrzach Ośrodka Spotkania Kultur. Odbyło się ich uroczyste wręczenie. Z roku na rok przybywa stypendystów Cordare. To rezultat nie tylko działania Fundacji oraz przede wszystkim życzliwego wsparcia darczyńców, którym idee pomagania młodym, zdolnym osobom na drodze edukacji są bliskie i wynikają z autentycznej potrzeby serca. O zaprezentowanie tegorocznych stypendystów i beneficjentów proszę panią Małgorzatę Orawską, wiceprzewodniczącą Rady Fundacji. Ale najpierw, szanowni państwo, prezentacja firmowa. Thank you.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Bardzo miło mi po raz trzeci już spotkać się z Państwem tutaj w tym miejscu. Rok 2016, 11 stypendystów honorowaliśmy wówczas. I tutaj na tej sali ta młodzież odbierała stypendia. Rok później stypendystów już 17. A w tym roku, jak Państwo widzą, ja nawet nie muszę wiele mówić, bo wszystko mamy tutaj wyświetlone było w prezentacji. Co oznacza, że się po prostu rozwijamy. 22 stypendystów w tym roku, w tym 7 studentów, 13 uczniów szkół średnich i podstawowych oraz jeden stypendysta, który jest laureatem turnieju szachowego. O tym turnieju za chwileczkę jeszcze będzie nieco więcej. Proszę Państwa, no cóż rzec jeszcze. Ksiądz tu nawiązał do Antoana Saint-Exupéry'ego. Ja może nawiążę do osoby, która tutaj znana jest na Wołbiślu. To jest ksiądz Stanisław Pasier, Janusz Stanisław Pasier. I w ubiegłym roku tutaj takie słowa padły, w których ja się zakochałam wręcz i wszędzie, gdzie tylko można, jakby upowszechniam tą myśl, że wystarczy jedno serce, wystarczy jeden liść, byle na kształt serca. Każdy odruch serca jest bardzo ważny i tak naprawdę to nam sprawia radość to, że możemy się dzielić sercem. Nie tylko tym, którym dajemy, ale przede wszystkim także nam. O tym, że się rozwijamy, świadczą też te młode osoby, które tutaj przyszły na dzisiejszy bal po raz pierwszy. Nasi stypendyści wybrani spośród 22, wybrani w tym sensie, że to są nasi studenci, którzy są z nami już 3 lata od samego początku istnienia fundacji. I zaproszę ich tutaj do nich, bo będą Państwo towarzyszyć dość długo. Dzisiaj zajmują się aukcją charytatywną. Pomagają nam nie tylko tutaj podczas balu dzisiaj, ale także pomagali podczas turnieju szachowego, podczas turnieju brydżowego. Staramy się, żeby także towarzyszyli wszystkim innym działaniom fundacji. I to jest Katarzyna Łapa. Zapraszam Cię, Kasiu, tutaj. To jest Sylwia Podosek. Natalia Mazur. I Kamil Smoła. Jak wspomniałam, ta czwórka wybitnych, zdolnych, młodych ludzi jest z nami od początku istnienia fundacji, czyli od 2016 roku. Kamil jest autorem tego filmu, który Państwo przed chwileczką obejrzeliście. No i muszę przyznać, żebyśmy się już trochę zaprzyjaźnili, chyba to widać. I to, że oni tutaj są, to też o tym świadczy. Jeśli chodzi o to, ile fundacja wydaje rocznie na stypendia, to na dzień dzisiejszy to będzie prawie 60 tysięcy złotych rocznie. Stypendysta, student otrzymuje stypendia w wysokości 300 zł miesięcznie, stypendysta, uczeń w wysokości 200 zł miesięcznie. Wniosków napływa bardzo wiele, natomiast oczywiście wybieramy starannie tych, którzy spełniają kryteria regulaminowe. Ten regulamin jest dostępny na naszej stronie internetowej i bardzo sumiennie przestrzegamy tego, aby te kryteria były spełniane. Także nie wystarczy złożyć wniosek, trzeba naprawdę być kimś wybitnym. Są wśród stypendystów, jest młodzież głównie tutaj z terenu Powiśla Dąbrowskiego, ale także z Rabki, z Nowego Sącza ostatnio, z Tarnowa i jeszcze nawet ze Strumienia, to jest w województwie śląskim. Proszę Państwa, ja się ogromnie cieszę, że mogę działać w ramach Fundacji Fordare i cieszę się, że Państwo tak licznie tutaj przybywają co roku. Myślę sobie, że już tutaj nie ma co po prostu mówić. Państwa obecność świadczy o tym, że jesteście z nami i tak samo nasze idee realizujecie. Bardzo dziękuję. Dziękuję Pani Ogólnicy, dziękujemy stypendystom. Ich minimum się są lepszym dowodem też na to, co przed chwilą usłyszeliśmy. Mając na celu ogólnie rozumianą działalność
edukacyjną i podnoszenie kultury spędzania wolnego czasu, szczególnie wśród młodzieży. Fundacja Kordawe zorganizowała już po raz drugi otwarty turniej szachowy Powiśla Dąbrowskiego o puchar Fundacji Kordawe 24 września, oczywiście 2018 roku. Po raz drugi w sercu Powiśla Dąbrowskiego Fundacja zorganizowała turniej brydża o rozgrywkach szachowych i brydżowych. Ten turniej brydżowy był 24 września. Opowie pan Jan Kiełbasa, wiceprezes zarządu Fundacji Kordawe. Zapraszamy. Muszę sobie zniżyć, bo jestem niskiego wzrostu. Drodzy Państwo, nasza fundacja to nie tylko stypendia, ale również pewien sposób spędzania czasu, wolnego czasu, który chcemy propagować. I stąd pomysł, który zrodził się w głowach prezesa fundacji, ale też całego zarządu, turniej szachowy i turniej brydżowy. Tak naprawdę te turnieje mają na celu dwie rzeczy. Pierwsza to jest taka, że one idą w promocję dobrze pojętego indywidualizmu przy turnieju szachowym, bo chcemy, żeby młodzi ludzie, nie tylko młodzi ludzie, w taki sposób próbowali spędzać swój wolny czas. I dlatego też chcemy, żeby się rozwijali. Turniej brydżowy natomiast to jest level wyżej, bo tak naprawdę w turnieju brydżowym trzeba wyjść od myślenia jednostkowego, indywidualnego do takiego myślenia troszeczkę psychologicznego. Trzeba poznać się z partnerem, trzeba dobrze współgrać ze swoim współpartnerem, żeby móc dobrze grać w brydża. Turniej szachowy. Ja poproszę Jerzego o to, żeby powiedział parę zdań na temat turnieju szachowego. Ja dosłownie tylko kilka słów. W kwietniu odbył się drugi turniej szachowy. Zgromadziło się prawie 100 zawodników. Byłoby znacznie więcej, ale akurat w Krakowie były dwa silne turnieje, także wielu zawodników w ostatniej chwili wyjechało do Krakowa. Grali wszyscy zawodnicy, dzieci, dorośli, zawodnicy bardzo dobrzy szachiści, ale też dzieci tak zwanego do drugiego błędu, czyli dopiero te dzieci, które się uczą. Poziom tego turnieju był, wydaje mi się, już lepszy niż pierwszego, ale aczkolwiek w tym zakresie jest jeszcze wiele do zrobienia i myślę, że w przyszłym roku w ramach turnieju szachowego podzielimy ten turniej na jakby dwa takie podturnieje. Będą grali już ci lepsi zawodnicy ze sobą oraz te dzieci, które się dopiero uczą. No i oczywiście tutaj mam nadzieję, że dojadą też pierogi, bo ten turniej jest też wspominany już jako tak zwany turniej pierogowy, w przeciwieństwie na przykład do turnieju bigosowego, który jest w Krzyszowie. Co jeszcze mogę powiedzieć? Dlaczego akurat szachy? W kontekście działalności Fundacji Kordawe. Myślę, że grają tutaj często całe rodziny. Jest bardzo taka atmosfera fair play, co nie zawsze się zdarza w dzisiejszych zawodach sportowych. Bardzo rzadko zdarza się, że były jakieś kłótnie, jakieś niesnaski. Zawodnicy sobie podają rękę przed partią, po partii. To często, co ja mówię swoim zawodnikom z dzisiejszej góry. Możecie przegrać wszystkie partie, ale grajcie honorowo, nie oszukujcie i to jest najważniejsze. Widzimy tutaj przed chwilą, bo to jest Mateusz Domin, najlepszy junior z Powiśla. Chłopak zarobił 1000 zł, zbierał na laptop. Przeszczęśliwy. Także naprawdę warto było zrobić ten turniej, nawet w kontekście samego Mateusza. Tutaj mamy dwójkę rodzeństwa, Wojtek, Emilka Zaczarnia. Fantastyczne rodzeństwo. Chłopak ma 4 lata, jeździ na turnieje szachowe. Ostatnio nawet w Wisi Górze stał, bo na krześle mu było niewygodnie. Fantastyczna rodzina szachowa. Kolejna sprawa. Co wyróżnia szachy w kontekście działalności fundacji?
to, że mówiłem o tej zasadzie fair play, ale myślę, że jest wiele takich sytuacji, kiedy no, ci ludzie na turniejach szachowych się znają, lubią, przyjaźnią, nawet znam małżeństwa, które się poznały na turniejach szachowych. Także myślę, że w przyszłym roku turniej będzie jeszcze lepszy i chciałem tutaj, jestem tutaj z kolegą, co razem prowadził szachy w Wisiej Górze, gdyby, jest tu widzę wielu nauczycieli z Powiśla, gdyby jakaś szkoła, może ludzie władzy chcieli zorganizować kolejny turniej na Powiślu, służymy pomocą, mamy sprzęt szachowy, odpowiednie programy komputerowe, także... A jeszcze jedną rzecz na koniec chciałem powiedzieć. Jesteśmy na imprezie, gdzie będziemy mówić też o pieniądzach, bo ta fundacja zbiera pieniądze na bardzo szczytne cele, na stypendia, na hospicjum, są to rewelacyjne cele. W szachach nie ma generalnie zawodowych, dużych pieniędzy. Natomiast tydzień temu, taka ciekawostka, skończył się turniej szachowy, najsilniej do tej pory zorganizowany turniej na świecie, na wyspie Man w Anglii, wygrał go Polak, arcymistrz Wojtaszek, zarobił 38 tysięcy funtów. I tego życzę wszystkim zawodnikom z Powiśla, którzy grali, będą grać w turniej szachowy. Dziękujemy. To był Jerzy Kuca, z którym ja się znam i pracuję od 25 lat. Natomiast turniej brydżowy to jest jakby level wyżej, dlatego że tam w tym turnieju tak naprawdę chodzi o to, aby wyrabiać sobie dobrą pamięć, aby dobrze działać psychologicznie, ale też mieć jakieś pojęcie o rachunku prawdopodobieństwa. Obydwa te turnieje, możemy puścić tą prezentację dalej, obydwa te turnieje łączy tak naprawdę jedno, bo gra jest rzeczą pierwszą, ale myślę, że równocześnie wtórną. Tak naprawdę nam zależy na tym, żeby tworzyć relacje pomiędzy ludźmi. I kluczem obydwu tych turniejów są relacje. My chcemy tworzyć relacje. Dlatego też nieodłączną rzeczą, która jest związana z tymi turniejami, jest posiłek. Bo my go rozumiemy też jako chęć i tworzenie pewnych relacji, a one zawsze tworzą się przy stole, w kontekście stołu, nawet jeśli to jest stół, gdzie stoimy we dwójkę i trzymamy miskę pierogów, rozmawiając ze sobą. To jest klucz obydwu tych turniejów. I ostatnia rzecz, którą chcę powiedzieć. Dobrem można się dzielić jedynie wtedy, kiedy się go otrzymało wcześniej. Stąd myślę, że to wszystko, co my tutaj robimy, obserwują nasze dzieci, obserwują nasi wnukowie i chcemy, żeby oni później to samo czynili. Dziękuję Państwu. Dziękujemy serdecznie. Szanowni Państwo, oprócz szachów, brydża, Fundacja po raz pierwszy zorganizowała konkurs plastyczny. Rok 2018 jest rokiem, w którym obchodzimy setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. I właśnie z tej okazji Fundacja zorganizowała regionalny konkurs plastyczny Pocztówka do Niepodległości. Konkurs adresowany był dla uczniów szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych z terenu Powiśla Dąbrowskiego. Ideą konkursu było zaprojektowanie pocztówki dotyczącej upamiętnienia stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Głównym celem była popularyzacja wiedzy o odzyskaniu przez nasz kraj niezawisłości, kształtowanie świadomości narodowej i szacunku wobec ojczyzny, ale przede wszystkim uczestnictwo w wydarzeniach związanych z obchodami stulecia. Szanowni Państwo, na konkurs napłynęła rekordowa liczba prac, bo 315. Prac wykonanych różną techniką. Był ołówek, kredka, farby plakatowe, tempera, pastele suche, pastele olejne, kolaż. Komisja po wnikliwej ocenie wyróżniła i nagrodziła kilkanaście prac. Można je zobaczyć na kalendarzu ściennym
wydanym na rok 2019, wydanym kalendarzu przez Fundację, a wyróżnioną pracę również na pamiątkowej koszulce, t-shircie z logo Fundacji i motywem niepodległościowym. Kalendarz, jak i koszulkę można dzisiaj wylicytować, ale o aukcji będziemy jeszcze dzisiaj mówić. Rozdanie nagród i finisaż wystawy zaplanowano w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dąbrowie Tarnowskiej 6 listopada o godzinie 10. I już dzisiaj wszystkich Państwa na ten finisaż zapraszamy. O zwycięzcach nie będziemy mówić, ponieważ ogłosimy ich 6 listopada właśnie. Szanowni Państwo, 26 listopada ubiegłego roku w parafii Sarsgrim w Szwajcarii odbyła się swoista parafiada. W czasie tej imprezy ksiądz prezes promował działalność Fundacji Cordare. Prosimy zatem księdza prezesa o podzielenie się z nami wspomnieniami z Dnia Ryżowego, bo o takim, że słyszeliśmy. Prosimy o modlitwę. Proszę Państwa, to tylko parę zdjęć i parę zdań z mojej strony. Chcieliśmy też pokazać, że staramy się pozyskiwać środki nie tylko na balu charytatywnym, ale też poza Dąbrową, czy nawet poza Polską. A myślę, że można włączyć już prezentację. To akurat w Szwajcarii, gdzie ja bywam czasami na zastępstwach, ostatnio bardzo często, ale akurat w tej parafii to już bywam kilkanaście lat. Szwajcaria jest krajem bardzo ciekawym, przede wszystkim bardzo pięknym, ale też ciekawym. To jest kraj chrześcijański, gdzie pomoc drugiemu człowiekowi jest rzeczywiście bardzo, bardzo wysoko oceniona i ludzie chętnie pomagają. I z dawnych czasów pozostał tam taki zwyczaj organizowania czegoś takiego, jak to się nazywa Zupentag, czyli Dzień Zupy. W Wielkim Poście Szwajcarzy zwykli w jedną niedzielę przychodzić, żeby zjeść po mszy niedzielnej, żeby zjeść takie bardzo proste danie obiadowe, bardzo prosty obiad, przy czym płacą za ten obiad tak, jakby to był jakiś wykintny obiad. To jest taka formuła, żeby pomagać, zjeść mało, bo to Wielki Post, ale starać się za to pomóc innym. W tej akurat parafii, gdzie ja jestem, gdzie tutaj przeprowadziliśmy tę akcję, oni mają bardzo dużo turystów w sezonie Wielkiego Postu, bo tam jest sezon narciarski, dlatego robią te akcje w jesieni i nazywa się ten dzień nie Zupentag, tylko Risotto, tak, czyli dzień risotta. I akurat byliśmy tutaj pan Andrzej, który też uczestniczył, to ksiądz proboszcz z tamtejszej parafii i udało się nam troszkę środków pozyskać. Sala, jak widać, była wypełniona. Wcześniej była msza święta jeszcze w kościele, a później spotkanie właśnie w takim, to jest akurat urząd gminy i tutaj są nasi też przedstawiciele fundacji. Byliśmy na takim dniu risotto i myślę, że było to bardzo cenne spotkanie. Mogliśmy zaprezentować naszą działalność i też udało się nam coś środków pozyskać. Także dziękuję. Dziękujemy bardzo serdecznie i też o prezesie proszę pozostać jeszcze z nami, ponieważ pozostaniemy Szwajcami. Otóż w zeszłym roku na tym balu zrodziła się idea zorganizowania wycieczki przyjaciół Fundacji Cordare do Szwajcarii właśnie. I bardzo prosimy księdza prezesa, panią Jolantę Stelmach oraz pana burmistrza o podzielenie się wrażeniami z tej wyprawy. Tak, to może ja zacznę. Otóż, tak jak pani Marta wspomniała, przed rokiem narodziła się taka inicjatywa, żeby wybrać się razem do Szwajcarii, ze względu na to, że ja tam bywam i jestem zakochany w tym kraju. Chcieliśmy w ten sposób pokazać, że warto być naszymi przyjaciółmi i cieszę się, że ta wycieczka doszła do skutku. Zrobiliśmy troszkę taki wariant tańszy i też eksperymentalny, bo goście przyjechali swoimi samochodami, jedna grupa jechała przez Niemcy, druga przez Austrię jeszcze. Pojawiła się ta grupa w Innsbrucku, coś tam pozwiedzali i myślę, że oddam teraz im głos, żeby coś tutaj powiedzieli, a Państwo macie tutaj różne zdjęcia, były też właśnie loty helikopterem, różne rzeczy, także oddaję głos. No,
Dziękuję. Dobry wieczór Państwu. Bardzo się cieszę, że możemy podzielić się swoimi wspaniałymi wrażeniami, jakich doświadczyliśmy podczas pobytu w Szwajcarii. Wspaniałe biuro podróży pod hasłem Cordare, pod nazwą Cordare, zaproponowało właśnie, poczuliśmy się wybrańcami, nam taką podróż, taką wyprawę. I muszę przyznać, że to chyba jest wyprawa życia, bo zetknąć się z tak pięknymi górami majestatycznymi, zobaczyć je prawie na wyciągnięcie ręki podczas lotu helikopterem albo spacerując po najdłuższym w Europie moście ruchomym, taka kładka, no to naprawdę, podobno na świecie, ksiądz mówił, że w Europie, ale to chyba przez wrodzoną skromność, ale gdzieś wyczytaliśmy, że na świecie. No to naprawdę było ekscytujące i tyle rzeczy, co zobaczyliśmy, tyle wspaniałych ludzi, których poznaliśmy, nowych przyjaciół, którzy byli i z Dąbrowy, i z Tarnowa, i z Podhala, no i Szwajcarzy, niezwykle gościnni, którzy częstowali nas swoimi wspaniałymi wyrobami, ser szwajcarski, wino szwajcarskie, piękne jodłowanie, to wszystko było naszym udziałem. Nie chcę powiedzieć wszystkiego, bo ksiądz burmistrz na pewno też coś ciekawego jeszcze Państwu tutaj powie. Ja jeszcze powiem krócej niż powiedziała Jola. Wielką satysfakcję mieliśmy w parafiach i w wielu miejscach, gdzie byliśmy. Wszędzie Szwajcarzy wiedzą, gdzie jest Dąbrowa, gdzie jest Małopolska, gdzie są nasze strony i nawet Radgosz też mogli wskazać. Dzięki oczywiście księdzu prezesowi. Ja powiem, że w dużej mierze byłem kierowcą tej wycieczki i przejechałem przełęcz Furka Pass. To jest przełęcz długości ilu kilometrów? 2444 wysoko, czynna 3 miesiące w roku droga i tak około 2,5 metra szerokości. Na tej drodze było wszystko. Śnieg, słońce, samochody, kozy, osoby, rowery. No wszystko można było spotkać, ale szczęśliwie przejechaliśmy i miałem satysfakcję, że jednak moje prawo jazdy się na coś przyda. Tak, rzeczywiście ja się bardzo cieszę, że ta wycieczka doszła do skutku. Jeszcze dopowiem, że inna grupa była jeszcze w sierpniu. Tu Państwo macie zdjęcia. Pan Jurek był jako szef grupy właśnie tam ze swoimi znajomymi. A tutaj zaproszenie, tego jeszcze nie widzieliśmy, w przyszłym roku nad tym jeziorem możemy być. Tak, ja sobie pozwoliłem tam jeszcze, teraz byłem w październiku, akurat tak to ładnie wyglądało. Natomiast no, bardzo, bardzo ładny kraj i warto się wybrać. Ja służę pomocą, jeżeli ktoś by potrzebował. Natomiast mamy i w tym roku też dwie rzeczy do wylicytowania, znaczy ze trzy. Rzeczywiście szwajcarskie mamy trzy rzeczy, bo mamy możliwość wylicytowania tygodnia na plebanii w Zaspe. To jest naprawdę atrakcyjne. Mój przyjaciel Konrad jest bardzo dobrym gospodarzem, potem mamy taki pensjonat dla 6 osób i pozwoliłem sobie też zaproponować i zrobię reklamę, kolację szwajcarską, kolację przygotowaną przeze mnie. Także też można wylicytować. Ale... Bardzo dziękujemy. No, po tych pięknych historiach trzeba też jednak wrócić do stwierdzenia, że chyba najważniejszym celem fundacji jest właśnie fundowanie stypendiów dla zdolnej młodzieży. I teraz oto nadszedł ten moment dzisiejszego spotkania, który będzie dotyczył, no może nie fundowania stypendiów, ale docenienia osób i instytucji, które pomagają w startowej działalności Fundacji Cordare. Po raz kolejny fundacja wręczy teraz okolicznościowe statuetki, które w swojej działalności osoby, instytucje kierują się sercem i pamiętają o drugim człowieku. Właśnie o takich osobach Phil Bosman napisał następujące słowa. Ciągle jeszcze istnieją wśród nas anioły. Nie mają wprawdzie żadnych skrzydeł, lecz ich serca są bezpiecznym portem dla wszystkich, którzy są w potrzebie. Wyciągają ręce i proponują swoją przyjaźń.
A pamiątkowe statuetki wręczą ksiądz prezes Robert Biel oraz panowie wiceprezesi, pan Marek Syrek oraz pan Jan Kiełbasa. Prosimy panów na podium, a w tym roku nominowany do statuetki został pan Kazimierz Burzec. Pan Kazimierz urodził się 20 kwietnia 1920 roku w Słupkowie jako jedyne dziecko Marii i Piotra Błoków. Po śmierci ojca, kończąc szkołę podstawową, opiekował się jednocześnie matką oraz pięciorgiem przyrodniego rodzeństwa, pracując jednocześnie na roli. W 1941 roku wstąpił do Armii Krajowej pod pseudonimem Konrad. W czasie okupacji, mimo wielkiego zagrożenia, wziął czynny udział w działaniach Armii Krajowej. W maju 1945 roku wraz z innymi żołnierzami AK dokonał odbicia więźniów z dąbrowskiego więzienia UB, tym samym ratując swoich kolegów przed wywózką do Związku Sowieckiego. Po wojnie w 1948 roku założył rodzinę. Jako ojciec 8 dzieci pracował w zakładzie wodno-melioracyjnym, a popołudniami w gospodarstwie. W swoim życiu kierował się wrażliwością na potrzeby drugiego człowieka. Jako gorliwy katolik pracował przy budowie kościoła parafialnego w Sęgorzowie. W latach 1981-84 zaangażował się w budowę kaplicy w Słupkowie, jako jeden z głównych jej budowniczych. W kwietniu 1995 roku został odznaczony Krzyżem Armii Krajowej przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W sierpniu 2000 roku ze stopnia szeregowego został mianowany na podporucznika Wojska Polskiego. W sierpniu 2017 roku otrzymał kolejny awans na stopień kapitana. Zapraszamy pana po odbiór statuetki, panie Kazimierzu. Dzisiaj, jak się dzisiaj żyje, to jest dzisiaj kraj miedem płynący. Bo ja jak chcę zapamiętą swoje lata, 28 lat, te dzieci miały takie rozgłosy jak dzisiaj. Dzisiaj w niedzielę dzieci to przychodzą w innym ubraniu. A jak to było do nich? Nędza i bida. Jak było parę dzieci w domu, bo było tak, jak na przykład u mnie było 10 dzieci, ale na służbie nie były. Ale przeważnie wysyłali dzieci na służbę. I tam paśli krewy i głodzili się na ręk. I to dziecko było tak prześladowane, że nie dzisiaj. I nie może właśnie zobaczyć, że tak dzisiaj jest. Ja mówię, że kraj miedem płynący jest dzisiaj. Panie kapitanie, Polska jest z pana dumna, a Polska na Polski jest z pana dumna. Bardzo
Bardzo dziękujemy. Statuetką Fundacji Goddard został wyróżniony pan Mieczysław Śliski. Mieczysław Śliski jest absolwentem Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej. Ze szkoły i z domu rodzinnego wyniósł troskę o prawdę. Mimo że nie pamięta wiele z czasu wojny, w pamięci utkwiły mu jednak smutne oczy babci, której synowie zostali wcieleni do wojska. Jeden z nich, stryj Zygmunt Śliski, nie wrócił z wojny. Rodzina przez wiele lat bezskutecznie poszukiwała jego śladów. Dopiero w czasie odwilży w latach 90. pan Mieczysław, idąc śladami ostatniego listu, natrafił na informację o stryju Zygmuncie. Okazało się, że był on więźniem obozu w Ostaszkowie, gdzie jak wielu innych został zamordowany i pochowany na cmentarzu w Miednoje. Tak rozpoczęła się droga pana Mieczysława związana z poszukiwaniem i gromadzeniem pamiątek po stryju. Przez ponad 30 lat udało się zgromadzić około 40 różnych dokumentów i przedmiotów związanych z wojenną historią Zygmunta Śliskiego. Pan Mieczysław jest aktywnym członkiem Tarnowskiego Koła Stowarzyszenia Rodzin Ofiar Katyńskich. Podejmuje różnorakie działania na rzecz upamiętnienia tej zbrodni katyńskiej. Bierze udział w wielu uroczystościach patriotycznych, często jako chorąży pocztu sztandarowego tegoż stowarzyszenia, jak na przykład podczas uroczystości otwarcia Muzeum Katyńskiego w warszawskiej Cytadeli w 2015 roku. Ponadto chętnie spotyka się z młodzieżą oraz udostępnia pamiątki po stryju. Z wielkim namaszczeniem dzieli się wiedzą na temat Golgoty Wschodu. Jest też jednym z fundatorów tablicy katyńskiej odsłoniętej przy Dąbrowskim cmentarzu. To niekwestionowany strażnik pamięci o wydarzeniach i ludziach, którzy, jak jego stryj, oddali życie za niepodległość Polski. Zapraszamy pana Mieczysława Śliskiego do odbioru statuetki i prosimy o zabranie głosu. Gratulujemy dzisiaj wyróżnionym. Zapraszamy laureatów ze statuetkami do pamiątkowej fotografii, która uwieczni ten moment. Prosimy jeszcze raz o wielkie gromkie prawa. Być dobrym to umieć się zatrzymać. Ofiarować swój czas, pozwolić odczuć ciepło, obdarzyć życzliwym spojrzeniem, radosnym uśmiechem i sprawić, by serce drugiego człowieka otwierało się jak kwiat w promieniach słońca. Dobro jest mało dostrzegane. O nim przeważnie nie mówi się, nie pisze. Jest wyciszone, niekrzykliwe, jak pisał ksiądz Jan Twardowski. Dzisiaj, doceniając odruchy serca, ksiądz prezes w imieniu całej fundacji pragnie uhonorować darczyńców. Dyplomy wręczą ksiądz prezes Robert Biel oraz wiceprezesi i członkowie zarządu i rady fundacji. W imieniu zarządu ksiądz Robert Biel, pan Marek Syrek i pan Jan Kiełbasa,
a w imieniu Rady pan Robert Jachem, pani Małgorzata Orawska, pani Aniceta Kawa-Maryniak, pani Jolanta Kosiniak i ksiądz Adam Nita. Bardzo prosimy na środek, a po odbiór dyplomu zapraszam księdza prałata Stanisława Cyrana, dziekana dekanatu dąbrowskiego. Myśmy to dzisiejsze spotkanie nazwali bawiąc się pomagać i no, będziemy ich teraz chcieli to hasło realizować. W trakcie tego wieczoru zapraszamy Państwa do aukcji. Można, tak jak w minionych latach, podchodzić sobie, tam są nasi stypendyści, można sobie zobaczyć, co jest na stołach. Państwo macie też dokładną listę tego, co kto ofiarował. Ja z tego miejsca dziękuję wszystkim naszym wielkodusznym ofiarodawcom. Naprawdę jesteśmy zbudowani, że tak wiele Państwo przekazali na rzecz fundacji, na rzecz tej licytacji. Można się wpisywać, tak, na pewno jest dla każdego coś się znajdzie, także warto skorzystać, a w ten sposób pomożecie nam Państwo
realizować te nasze marzenia o optyce serca, o tej naszej dalekowzroczności. Ja pozwolę sobie w tym miejscu jeszcze jedną rzecz powiedzieć, mianowicie mam zaszczyt poinformować Państwa, że przed paroma, dwoma bodajże tygodniami krakowski sąd rejonowy zatwierdził Fundację Cordare, przyznał nam statut organizacji pożytku publicznego. To naprawdę też taki znak, że ta nasza działalność jest prowadzona we właściwy sposób. Dlatego ośmielam się Państwa prosić, żeby nie zapominać o nas przy okazji wypełniania PIT-ów. A teraz życzę wszystkim udanego wieczoru, udanej zabawy i bawmy się i pomagajmy. Dziękuję. Dziękujemy Państwu i życzymy smacznego. Ja jeszcze chciałem podziękować Państwu, Pani Marci i Panu Pawłowi za to, że tutaj ten nasz wieczór dzisiaj tak pięknie poprowadził. Myślę, że zasługuje na wielką kasę. Mamy zaszczyt po raz trzeci spotkać się na naszym balu charytatywnym. Bardzo się cieszę, że w tym roku, w roku stulecia odzyskania niepodległości, mamy też, tak jak w minionych latach, ponad 100 gości, jak na Dąbrowę, to chyba bardzo dobrze i mamy nadzieję, że bawiąc się będziemy mogli też innym pomagać. To naprawdę bardzo, bardzo radosny fakt, że tak wiele osób tutaj z Powiśla włączyło się w pracę fundacji, że chce właśnie w ten sposób też wspierać naszą działalność poprzez udział w licytacjach, poprzez inne też formy wsparcia. Od przyszłego roku będzie można też odliczyć 1% podatku, przekazać na naszą fundację, także liczymy, że Powiśle wesprze nasze działania i że będziemy mogli też realizować nasze wspólne marzenia, czyli pomagać tym, którzy potrzebują. W tym roku przyznaliśmy ponad 20 stypendiów. Za 2 lata naszej działalności jest to już ponad 50 stypendiów, które trafiły do zdolnych uczniów, studentów z naszego regionu, ale też do różnych instytucji, w tym instytucji zagranicznych, między innymi do Domu Dziecka w Palestynie, czy też Domu Dziecka na Syberii w Czycie, które jest prowadzone przez polskie siostry. W ten sposób chcemy realizować też nasze marzenia i też znajdować w tym pomaganiu swoją radość i też satysfakcję. Byłem wychowawcą, a właściwie to nadal się czuję wychowawcą klasy, do której uczęszczał Robert Biel, który jest prezesem Fundacji Cordare, oraz zarząd, wielu z członków zarządu tej fundacji właśnie wywodzi się z tej klasy. Robert potrafił ich zarazić. Przyznam, że nie czuję tutaj jakoś specjalnie swoich zasług. Może jedyną moją zasługą jest to, że miałem zawsze takie pozytywne nastawienie w stronę młodzieży. No i cieszę się bardzo, że w swojej tej karierze, że tak powiem, pedagogicznej, udało mi się spotkać właśnie taką młodzież. A przejąłem to wychowawstwo po koleżance w drugiej klasie liceum, także przez 3 lata razem ze sobą współpracowaliśmy, a już po maturze to się co 5 lat spotykamy. Są to bardzo miłe spotkania i z tego co wiem, najbliższe planowane jest za rok. Bardzo sympatyczne, bardzo miłe, bardzo serdeczne spotkania. No i muszę powiedzieć, że jestem dumny, że wśród moich wychowanków są właśnie tacy ludzie jak ksiądz Robert Biel, jak Anita Kawa, jak Małgorzata Kic, mówię o nazwiskach panieńskich, jak Robert Biel, którzy potrafią organizować coś dla innych, czyli podarować to serce, podarować dobro.